O nie, na produkcji użytkownicy nie mogą się zalodować, co zrobimy? Lećmy do dewelopera, deweloper odpala lokala, loguje się bez problemu. Nie działa. Niepopularne opinie, marnowanie czasu. Czas start. Właśnie z się że powiedziałem marnowanie czasu, czas start, jakbym właśnie zaczął marnować wasz czas. Anyway, to jest odcinek na 15 lipca 2022, Czyli mniej więcej pół miesiąca. Parę groszy parafiarnych. Po pierwsze, w przyszłym tygodniu mam wyjazd służbowy. I co to oznacza? To oznacza, że będzie miał odcinków. Będzie odcinek poniedziałek, środek, piąta, e, piątek. E, dodatkowo. E, coś się popsuło. Nie wiem do końca co, ale nagle mój e, narzędzie, które mam zbudowane, żeby tworzyć content pod IT Morning. Przestało dzisiaj działać. Okazało się, że winnym jest tool do skracania URL-i, nie było żadnego update'u, ale nagle zwrotki z API przychodzą nieoczekiwane, nie tak jak powinny być i nie miałem pomysłu jak na szybko to obejść. Co to znaczy? Przez najbliższy czas nie będzie skróconych innych URL-i w opisie. Będą oryginalne URL-e, z jednej strony jest ja trochę możliwość patrzenia w co wam się podoba, w co klikacie, a z drugiej strony będzie to trochę gorzej wyglądało, niestety nie przeszkadza, nie przeskoczę, tego jest obecnie, dużo się u mnie dzieje, więc um, też myślę, że czas trochę siąść i zmodyfikować moją aplikację, bo um, miałem informacje o błędach, ale przyznam się szczerze, nie potrafiłem, długo mi zajęło w ogóle zidentyfikowanie, co jest źródłem problemu, więc muszę trochę przebudować chociażby logowanie, w ogóle ona prosi się o Modernizację pod obecnym pełny sposób działania kadenału. Anyway, kolejna rzecz. E, Michał Buczko parokrotnie zwrócił uwagę, że dźwięk nie jest najlepszy. Także po pomagierka zwróciłam uwagę, że ostatni odcinek był tragiczny, jeśli chodzi o dźwięk. E, część rzeczy naprawiliśmy. O co chodzi? Pierwszym problemem jest, że przy moim obecnym setupie biurka, jakie mam tutaj, em, no, ramię do mojego e, mikrofonu nie działa najlepiej. E, dlaczego używam oryginalne ramię do Yeti i ono nie jest takie giętkie, jakby się chciało? Nie da się z nim zrobić tyle zgięć jak na większości ramień, co przy moim obecnym setupie powoduje, że mikrofon nie jest w dobrej pozycji. Jak się okazało, jest jeszcze jeden problem. Przełączyłem gdzieś przez przypadek tryb działania mikrofonu. Mikrofon ma cztery tryby. Ma przód, tył. Ma kardioidalny, ma bidyrekcjonalny i tam jeszcze ma właśnie jakieś inne. Okazało się, że jakimś sposobem przełączyłem go na tryb przód tył. Podejrzewam, że gdzieś musiałem coś kliknąć, co spowodowało, że jeśli się przesunąłem choć odrobinę w bok, już kompletnie nie łapał. Dodatkowo widzę, że muszę jeszcze dokonfigurować rzeczy, bo powinienem siebie słyszeć w słuchawkach, a siebie nie słyszę w słuchawkach, więc to jest też coś, co muszę dokonfigurować, bo przez to tego nie złapałem. Dobra. Dużo na wstępu. Czy mam jeszcze coś do powiedzenia? Nie. Więc podsumowując. przyszłym tego nie, ma, nie będzie. Mam nadzieję, że naprawiłem dźwięk. Dajcie mi znać i nie będzie w najbliższym czasie skróconych linków. Przechodzimy do materiału z odcinka. Pierwszy artykuł jest z bloga, który podesłał mi Paweł Dybcio. Dziękuję bardzo za podesłanie. I jeden z artykułów, co mnie tam zaciekawił, to jest 16 Bell Curve Opinion on Engineering. Nie do końca rozumiem, o co chodziło na początku, bo dla zrozumienia Bell Curve to chodzi o... To chodzi o... hm, jak by to wam powiedzieć? Ja na początku myślałem, że chodzi o kwestie Bella i jego poglądów na temat IQ. Ale później nie się skaptałem, że chodzi o rozkład normalny. Bear Curve to jest taka krzywa, co wygląda jak dzwon. Jeśli, się, na statysty jeśli się statystykę, to u nas najczęściej to się nazywa rozkład normalny, czyli że są dwie skrajne pozycje i tak naprawdę jest środek, który jest najczęstszą opinią, czy jest jakoś czymś, co czym jest bardzo często. I czym dalej odchodzimy od środka, tym jest, tam jest któraś Sigma i tak dalej i to przesuwa nam odpowiedź. I autor buduje tutaj pewne założenie, których nie do końca Rozumiem o co mu chodzi. Jest to ciekawa taka lista punktów, ale nie jestem pewien, czy w pełni interpretuję jego założenie, że są takie sytuacje, gdzie eksperci i, i, i juniorzy mają bardzo podobne podejście. I on mówi, i tak on nie mówi, czy się wprostem zgadza, czy nie, ale tak buduje, że na przykład yy, na kwestia Kubernetesa, że yy, i początkujący eksperci powiedzą, no niekoniecznie jest to moment, żeby używać, że po prostu jednak na ich potrzeby, na ich poziom umiejętności. Bardzo proste abstrakcje mogą być lepszym rozwiązaniem. No, i znowu, jeśli chodzi o dług technologiczne, początkujący ekspert mogą powiedzieć, że na razie to jest trade-off, który muszę zaakceptować. I takich opcji jest trochę więcej. Są punkty, gdzie ja na przykład mam trochę dylematy, na przykład, że i początkujący eksperci będą używać jakiejś Cloud API bezpośrednio. Jeśli chodzi o tutaj o API, do takich rzeczy jak Google Cloud i tak dalej. Zależy od poziomu organizacji bym powiedział, ja znam parę przypadków gdzie za bardzo spięcie tego przeszkadza, ale z drugiej strony to jest trochę jakby powiedział jak frameworki, Musimy, w pewnym momencie już to oddzielenie nie ma sensu, no i tak samo don't repeat yourself, że początkujący ekspert powie, że pewna ilość duplikacji nie zaszkodzi. Początkujący, moim zdaniem, tu nie będzie wiedział o co chodzi z duplikacją, a zaansowany jak najbardziej. Ja sam mam pewien kod zduplikowany, bo jest coś, co ja bardzo też często powtarzam, że jest coś takiego jak przypadkowa zbieżność kodu, że kod ma inne powody, żeby się zmienić, więc to yy, zależy. No i tutaj jest taka długa jeszcze lista innych rzeczy, jak chcecie, poczytajcie sobie. Yy. Nie do końca rozumiem, jaki był sens tego artykułu. Wydaje mi się, że to było po prostu wyrzucenie jakichś pomysłów autora, ale brakuje mi tutaj, jakby to powiedzieć, takiejś klauzury spinającej, co autor chciał przez to powiedzieć. Um, no. Idziemy dalej. Um, jest to artykuł, który um, trochę mnie zainteresował, a mianowicie, żeby zmienić spojrzenie o tracenie czasu. Ja jestem osobą, która ma duże skoki produktywności. Są momenty, że jestem bardzo produktywny, są momenty, gdzie jestem strasznie nieproduktywny. I ja dużo rzucam to na motywację, ale myślę że już powoli się godzę, że po prostu tu muszę znaleźć swój rytm i dostosować trochę godzinę pracy pod to kiedy jestem faktycznie wydajny. I tutaj autorka opisuje, że miała trochę do czynienia, że było u nich strata jakieś w rodzinie, że miała trochę przygód. I że tak naprawdę musiała zrozumieć, co znaczy tracenie czasu. Czy to wszystko jest tracenie czasu, to naprawdę? Czy relaksowanie się i odpoczynek to jest tracenie czasu? No, zależy. Powiedziałbym, że jeśli potrzebujecie chwili odpoczynku, to nie. Ale jeśli na przykład zamiast pracować, e, siedzicie i gracie w grę, bo po prostu nie możecie przestać, przestać o niej myśleć, no to już jest trochę stracenia czasu. E, nawiązuję do sytuacji, że ludzie brali urlopy e, pod granie w Cyberpunka. E, to moim zdaniem był relaks, to był po prostu hobby i oddali się swojemu hobby. Ale na przykład są osoby, co próbowały to samo robić bez brania urlopu. No to wtedy to już jest moim zdaniem trochę nie fair. No, że też potrzebują właśnie te czas, żeby się zrelaksować, że też trzeba sobie odpuścić. Nie możemy my pozwolić sobie na to, żeby myśleć o tym, że pracować cały czas. I trochę innych takich prze, prze, przemyśleń. Autorka zwróca uwagę, że downtime, czyli to, że robimy sobie przerwę, też jest produktywne. To ja tak sobie coraz bardziej myślę na ten sposobie, jak są treningi. Mamy interwały, mamy rzeczy, że się trenuj, że trenujemy, mamy później przerwy. I to ma znaczenie na rozwój fizyczny. Jeśli będziemy zajeżdżać swoje ciało 24 godziny na dobę, to się zajedziemy. Musi być ta przerwa regeneracyjna. I podobnie w wypadku pracy umysłowej. Um, no i to, ten punkt jest trochę bardziej um, dyskusyjny, bo tam um, wdałoby się w dyskusję. Bo, um, bo czas spędzony na czymś, co, um, co ci sprawia radość, nigdy nie jest tracony. Są, są, rzeczy, są osoby, którym radość sprawia alkohol i narkotyki. I no trzeba tu uważać, żeby ten, to nie przerodziło się w nauk, więc jak najbardziej y, bym z tym uważał, ale tak, taka prawda jest, że to nie jest nigdy stracone. Tak i najważniejsze, żeby jednak jeśli, y, y, że, że trzeba ustalić sobie priorytety, że jednak kariera karierą, ale rodzina i życie życiem, że, że... Czasami trzeba zadać sobie pytanie, czy na pewno inwestujemy czas w dobre miejsce. Podsumowując, za tydzień będzie mniej odcinków, nie będzie zmodyfikowanych jorali. Mam nadzieję, że naprawiłem dźwięk. Bla, 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 bla. Pierwszy odcinek było ciekawe spostrzeżenia na temat yy, co jest podobnego między juniorem a osobą zaawansowaną. O, wiem, co muszę tam dopowiedzieć. Yy, w wypadku juniora to jest po prostu podejmowanie decyzji z braku wiedzy. Ekspert już najczęściej rozumie trade-offy, które robi. No i później o tym, że tracenie czasu wcale nie jest takie złe. To wszystko. Do zobaczenia w poniedziałek.